Drodzy Państwo, bardzo miło poinformować, że 19 czerwca w Wyższej Szkole Technicznej będziemy chcieli zachęcić do rozmowy o zdrowiu kobiet, więc zapraszamy Panie, żeby wysłuchać, będą prelekcje, będziemy radzili, co robić, żeby czuć się zdrowo i być zdrowym, bo należy się badać, należy stosować profilaktykę, wiedzieć więcej na tematy medyczne, to oczywiście zawsze jest ten handicap, ten bezpieczny margines, który pomaga nam cieszyć się zdrowiem, no bo zdrowie to największa wartość, tego Państwu nie muszę chyba tłumaczyć, więc naprawdę warto się zainteresować tematem. Już 19 czerwca o 16:30 w Auli Wyższej Szkoły Technicznej. Ulica Rolna w Katowicach. Będzie cykl wykładów, będą lekarze, będą farmaceuci, będziemy mówili o tym, jak zadbać o zdrowie, drogie panie, bo stawiamy właśnie na żony, matki, babcie i wszystkie kobiety. I telewizja TVS jako organizator dziś szeroko, otwartymi ustami mówi o tym, że warto być, a pomaga nam w tym jedna z prelegentek, pani docent Dorota Wrześniok, Katedra Zakład Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Bardzo jest mi miło, stawiamy na zdrowie kobiet, no i mam nadzieję, że uda nam się zmotywować, żeby jak największa rzesza pań przyszła, a ja apeluję do panów, żeby je zmotywować do tego, żeby pamiętać o tym, że 19 czerwca TVS organizuje taką konferencję. Czego się będzie można dowiedzieć? Konferencja jest bardzo potrzebna, taką inicjatywą właśnie bardzo dobrą, ponieważ kobiety w dzisiejszych czasach żyją w bardzo dużym biegu. Zabiegane. Przez cały czas, nie mają czasu. Dbają o mężów, o rodziny, o rodziców, muszą realizować się w pracy, chcą najczęściej realizować się w pracy, zapominają o sobie. Zapominają o tym, żeby dać sobie czas zastanowienia się nad tym, co nas boli, jak nas boli, czy może udać się do lekarza, czy może wziąć jakiś lek, żeby też nie nadużywać leków, żeby czuć się zaopiekowane. Zaopiekowane dzięki tej konferencji, dzięki wykładom, dzięki warsztatom, bardzo ciekawym warsztatom, do których naprawdę zachęcam, mogą poczuć się zaopiekowane i to będzie taka duża pomoc w zdobywaniu wiedzy, jak możemy się sobie pomóc, a nie zaszkodzić. 19 czerwca, przypominamy, cały czas w Wyższej Szkole Technicznej, telewizja TVS zaprasza. To jest tak, patrząc na pacjentki, patrząc na kobiety, które na co dzień faktycznie nie mają czasu, wykonują różne zawody, ta nasza wiedza farmaceutyczno-zdrowotna jest niewielka w stosunku do reszty Europy? Jest niewielka. Jeśli chodzi o Europę, jesteśmy na drugim miejscu po Francuzach w nadużywaniu, w kupowaniu leków bez recepty. Samo leczenie jest bardzo dobre, ale też musi być prowadzone z głową, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Edukacja zdrowotna jest niezwykle potrzebna. No i w tym celu ta konferencja jest po prostu bardzo, bardzo ciekawa i bardzo interesująca. Niegdyś Śląska Izba Aptekarska, która również na tej kanapie gościła, mówiła o tym, że brakuje nam w Polsce jeszcze czegoś takiego jak taki doradca farmaceutyczny w aptece, z którym można porozmawiać. Tak. Próbujemy w Polsce to zrobić, niektóre apteki wychodzą naprzeciw. To będzie takie panaceum na te właśnie dolegliwości związane z nadużywaniem leków, że człowiek nie będzie się wstydził zapytać farmaceutę, czy to mi faktycznie pomoże, czy to tylko reklama? Powinien zapytać. Opieka farmaceutyczna to bardzo ważna rzecz. Absolwenci farmacji są przygotowani do opieki, prowadzenia opieki farmaceutycznej. Warto ich zapytać, czy nie będzie jakichś interakcji między lekami, bo to też jest niebezpieczne, czy branie większej ilości leków z różnymi działaniami ubocznymi nie będzie wpływało jakoś na leki, które bierzemy przy okazji, bez recepty. To jest bardzo, bardzo ważne. A myśli Pani, że to jeszcze wynika z czasów komunizmu, który, jak się zawsze mówisz, zwyczajowo słusznie minął, że jeszcze czujemy taką dużą obawę w stosunku do rozmowy z lekarzem i farmaceutą, że jest jeszcze cały czas taka niepotrzebna bariera, że nie będę pytał, bo wyjdę na przysłowiowego głupka, nie będę pytał, bo nie będę zwracał głowy. Czy ta bariera powoli się zaciera, że ludzie chcą mieć tej wiedzy coraz więcej, nie boją się pytać? Polacy są narodem, które znają się na wszystkich, najbardziej budujemy. Na trzech rzeczach, tak. Oczywiście znają się na leczeniu, znają się na polityce, znają się na piłce nożnej. Mhm. I uważamy, że w tym względzie wiemy wszystko, każdemu możemy doradzić, zrobić wszystko, żeby każdemu pomóc. Powinniśmy pytać. Są pacjenci, którzy do apteki przychodzą z pytaniem do farmaceuty, żeby pomógł, ale są pacjenci, którzy przychodzą wiedząc, czego chcą. Wygooglowali w internecie, tak? Tak, najczęściej. No, internet jest w tej chwili ogólnodostępny i tam znajdujemy sobie choroby, leczenie tych chorób. Nie patrzymy na działania niepożądane leków. Drodzy Państwo, i to wszystko się ma zmienić, bo dzięki takich konferencjom jak ta, która będzie 19 czerwca w Auli Wyższej Szkoły Technicznej o 16:30, no ma zwiększyć przede wszystkim wiedzę i zwrócić uwagę na profilaktykę, na dopytywanie o szczegóły. Do rozmowy wracamy za chwilę, a wtedy więcej na temat nadużywania leków i jak się wystrzec takich właśnie przyzwyczajeń, że jeden lek na to, drugi na tamto i życie będzie szczęśliwe. To wcale nie jest prawda i o tym z naszym gościem za chwilę.
Drodzy Państwo, zadbać o swoje zdrowie. Ważna rzecz, bo życzymy sobie zdrowia a propos różnych okazji, a potem zapominamy o tym i każdy bije się w pierś, bo każdy gdzieś tam z tyłu głowy ma, że powinien załatwić to i tamto. Pani docent Dorota Wrześniok dalej z nami. Nadużywanie leków. I tak, reklama mówi, weź to, bo będziesz szczęśliwy, tu będziesz chudszy, a tam nie będzie cię bolało, a to jest w ogóle super na alergię. Jak się teraz tego ustrzec, skoro wszyscy nam mówią, że to jest takie dobre? No właśnie. Dostępność leków w rynku, bez recepty w rynku pozaaptecznym, czyli na stacjach benzynowych, tak w kioskach ruchu. Nawet są automaty, że rzucę pieniądze jest. W hipermarkecie stwarza takie złudne wrażenie, że leków dostępnych bez recepty możemy sobie używać dowoli i wszystko będzie okej. Zupełnie inaczej jest naprawdę. Każdy lek ma swoje działania niepożądane, może powodować interakcje z innymi lekami i w dłuższym stosowaniu może naprawdę nam zaszkodzić. Różnice czasami między dawką terapeutyczną a dawką toksyczną są tak niewielkie, że jeśli nie skontrolujemy ilości branych leków, jeśli nie będziemy patrzyli na to, że w różnych opakowaniach mogą być te same substancje czynne, możemy sobie naprawdę zrobić krzywdę. Suplement diety to fajnie brzmi, bo to się łatwo reklamuje. To już też jest lek, prawda? Nie. Suplement diety to jest zupełnie coś innego. Lek musi być konkretnie opisany, natomiast suplement i podlega ścisłej kontroli nadzoru farmaceutycznego. Czasami mamy sytuację, że leki są, partie leków są wycofywane, bo jakieś niezgodności się pojawiły. Jeśli chodzi o suplement diety, to jest zupełnie inna sprawa. Suplementy diety stosowane są, oferowane są ludziom, adresowane ludziom zdrowym. Aha, a też mogą nam zagrażać, czy nie? Oczywiście, że tak. Nie ma żadnej kontroli w składzie, w jakości suplementów diety. To zupełnie jest coś innego. Jeśli lek, to kupujmy go w aptece. Tam jest dobrze przechowywany, tam jest farmaceuta, który nam doradzi. Suplement diety... To jest rynek kompletnie niekontrolowany, tylko właściwie sanepid może rynek nam komercyjny, powiedzieć. Który ma zarobić pieniądze na koncerny. Dokładnie, no prosta sprawa. Dokładnie. Natomiast te największe grzechy Polaków, czego my nadużywamy albo co łączymy najczęściej jedno z drugim, co powoduje, że zagrażamy swojemu zdrowiu i życiu? Och, paracetamol. Aha. Paracetamol. Że boli i bierzemy. Boli, bierzemy. Boli, dopiski są zatoki, dopisek noc. Max. Max, oczywiście, musimy bardzo uważać, bo w każdej sytuacji jest inna dawka, są te same substancje, to nam po prostu może najzwyczajniej w świecie zaszkodzić. Trzeba uważać na pacjentów starszych, którzy mają inne choroby i działanie leków, które biorą już z lekami przeciwbólowymi, przeciwprzeziębieniowymi, może wywołać różne interakcje. Aha. Następna sprawa, kobiety w ciąży. Będzie bardzo ciekawy wykład pana doktora Arkadiusza Gruchika na temat leków stosowanych w ciąży, na to też bardzo zapraszam. Leki stosowane u niemowląt i małych dzieci, to nie jest sprawa bardzo bezpieczna. Samo leczenie takich pacjentów powinno się odbywać wyłącznie w konsultacji z lekarzem jednak. A też jest takie przeświadczenie, ząbkuje, to dajemy lek. Zapytajmy lekarza pediatra, który zna to dziecko i leczył to dziecko. Czy naprawdę warto? Nie musimy się udawać do lekarza, ale zadzwonimy. Mamy swojego najczęściej pediatry, który naprawdę nam doradzi. Łączenie leków z używkami to też jest problem Polaków? Jest. Wydaje nam się, że paracetamol właśnie jest taki bardzo bezpieczny, można go sobie wziąć, ale absolutnie nie wolno łączyć z alkoholem. Czym to grozi? Uszkodzeniem wątroby, które może prowadzić nawet do przeszczepu, do konieczności przeszczepu. Wydaje nam się, boli nas głowa, bo mieliśmy imprezę, weźmiemy sobie paracetamol, ibuprofen. To nie do końca jest dobre, możemy sobie zaszkodzić wtedy też. Kiedy patrzymy na ludzi w naszym otoczeniu, w najbliższej rodzinie, kiedy jest taki sygnał ostrzegawczy, kiedy mamy w swoich torebkach każde jakieś leki, czy też nie potrafimy bez tego żyć, kiedy zapala się taka kontrolka, że jestem lekomanem, powinienem z tym walczyć? Kiedy powinna się zapalić kontrolka? Tak, kiedy powinienem reagować, że coś jest nie tak, albo ze mną, albo z kimś bliskim? Jeśli ból i tabletki są używane częściej niż 10 razy w miesiącu. To musimy się zastanowić. Ból głowy to nie jest tak po prostu ból głowy. Ból zęba to nie jest kaprys zęba, że będzie nas bolał. To jest wołanie organizmu, pomóż mi proszę. Jeśli taki ból trwa dłużej niż 3 dni, albo jeśli gorączka jest wysoka, udajmy się do lekarza. Aha. A te substancje, o których mówiliśmy, te najpowszechniejsze, paracetamol i ibuprofen, od tego się uzależnia? To nie jest takie ścisłe uzależnienie, nie można się uzależnić, ale trzeba brać coraz większe dawki leków, żeby nam pomogły. To jest uodpornienie organizmu bardziej niż uzależnienie. Ale na przykład możemy uzależnić się od kropli do nosa. Jestem strasznie przeciwna prywatnie używaniu kropli do nosa. A też są na każde okoliczności, na alergię, z mentolem. Tak, bo nam pomaga, ale umówmy się, krople do nosa, które są solą fizjologiczną, są bardzo dobre.
to nam nie zaszkodzi. Natomiast jeśli jest tam konkretny lek już, może nam to zaszkodzić, jeśli bierzemy to dłużej niż trzeba. Powinniśmy takie leki brać 3 do 5 dni, później już nie. Na zakończenie, jaki będzie tytuł prelekcji 19? Mojej? Tak jest. Leki bez recepty czy samoleczenie zawsze pomaga na ból i przeziębienie? No, zapraszam. Zajawiliśmy temat, a rozszerzenie, to trzeba tego posłuchać. 19 czerwca 2015 roku, a więc już niebawem 16.30 aula Wyższej Szkoły Technicznej. Będzie można spotkać się z panią doktor, a także z szeregiem innych wybitnych specjalistów. Będziemy chcieli podreperować zdrowie, a także zwrócić uwagę na profilaktykę. Pięknie, dziękuję. Dziękuję bardzo. A państwa zachęcam do tego, żeby z nami pozostać. Już za chwilę kolejne punkty programu.